Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Sport dostępny dla każdego. Tak o speedballu mówią jego propagatorzy. Speedball przywędrował do Polski z Egiptu i w ciągu niecałych 3 lat zyskał wielu zwolenników. W ramach ogólnopolskiego projektu dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 16 szkół z różnych miejsc w Polsce otrzymało sprzęt oraz przeszkolenie z zasad gry. Budujemy sieć, ogólnopolską sieć miłośników speedballa. W działaniach będziemy stawiać właśnie na lokalnych liderów, czyli nauczycieli WF-u, animatorów sportowych i także na młodzież, prawda, która ma największe szanse osiągnąć ten światowy poziom i dogonić najlepszych speedballistów na świecie. W województwie małopolskim do sieci Sportownia Speedball Polska zakwalifikowała się szkoła podstawowa w Porębie. Chcemy współpracować z szkołami bez rozbudowanej infrastruktury, gdyż speedball takiej nie wymaga, prawda? Ale chcemy też wspierać te środowiska, ponieważ wierzymy, że tutaj, w tych małych społecznościach, także są talenty speedballowe. Ja rozpoznaję 3 podstawowe zasady bezpieczeństwa. Pierwszą zasadą bezpieczeństwa, każdy dostanie rakietkę. Ona jest plastikowa, więc musimy uważać, żeby przy uderzeniach nikogo nie trafić. Na końcu każdej rakietki jest specjalny sznurek. Pamiętajcie, nie wystarczy wsadzić nią rękę, trzeba zakręcić. Dlaczego? Ktoś wie? Żeby nie wypadła. I? Żeby się mocniej trzymała. I? Żeby się dobrze odbijało. Tak, ale po pierwsze, jeżeli wypadnie, żeby nikogo nie uderzyło. Jak przyznaje dyrektor placówki, speedball od razu zaciekawił dzieci. Widać, że dzieci się bardzo cieszą z tego, że mogą spróbować nowe dyscypliny sportu. Ja myślę, że to jest pewnego rodzaju alternatywa dla tego, co dzieci robią na zajęciach wychowania fizycznego, na SKS-ie, na zajęciach dodatkowych. Mogą trenować nową dyscyplinę. To nie jest tylko piłka nożna, to nie jest tylko siatkówka, koszykówka, ale coś, co wchodzi dopiero do Polski, coś, co się pojawiło niedawno. Może to być ciekawe, tym bardziej, że państwo, którzy do nas przyszli, no, poniekąd są związani z naszą szkołą, bo pani, która trenuje tutaj również na wojsku, jest absolwentką naszej szkoły, dlatego cieszymy się, że pamięta o swojej dawnej szkole podstawowej, że myśli o nas ciepło i że przyszła z propozycją trenowania speedballa właśnie do nas. Dla szkoły podstawowej w Porębie udział w ogólnopolskim projekcie jest dużym wyróżnieniem. Szkoła podstawowa w Porębie to jedyna placówka z terenu Małopolski, która wchodzi do sieci. No, jeżeli ma do nas przyjechać wicemistrz Polski w speedballu, jeżeli ma przyjechać do nas uczestnik Mistrzostw Świata w Tunezji w 2016 roku, to dla nas to jest ogromne wydarzenie i ogromne przeżycie. Myślę, że mamy szansę, ażeby rzeczywiście w ciągu tych najbliższych miesięcy zaszczepić bakcyla speedballa wśród naszych uczniów i myślę, że przyniesie to efekty w przyszłości. Projekt kończą speedballowe mistrzostwa. Każda z placówek partnerskich wystawi 2 najlepszych zawodników do rywalizacji, która już będzie miała właśnie taki charakter ogólnopolski. Dla kogo jest ten sport? Kto go może uprawiać? W zasadzie każda osoba, która jest w stanie utrzymać rakietkę. Jeżeli chodzi o taką rekreacyjną wersję speedballa, no to mogą i seniorzy, i dzieci. Natomiast tak się wydaje, patrząc z boku, że jest to taki sport statyczny. Ale jeżeli zaczyna się taka rywalizacja zawodników, którzy już trochę czasu trenują, to piłka potrafi osiągnąć 2,5 obrotu na sekundę i wtedy jest to taki właśnie sprawdzian dla zawodnika, czy wytrzyma, prawda? Czy ta jego koordynacja ruchowo-wzrokowa będzie na tyle dobra, żeby do końca właśnie setu wytrzymać i wygrać pojedynek.